Postaram się Państwu pokrótce omówić nasze produkty oraz te nowe funkcje, które są dostępne w naszej nowej, odświeżonej wersji biblioteki BCSCAD. Jest to odświeżona wersja, gdyż tak jak wcześniej może część z Państwa wie, jest to biblioteka, która była już kiedyś dostępna, natomiast teraz jest to biblioteka w pełni darmowa, mogą sobie Państwo z niej korzystać dowoli, bez problemu, nie trzeba tutaj dodatkowych jakichś licencji. Wystarczy sobie pobrać tą bibliotekę z naszej strony BCS albo ze strony producenta CAD Profi. Tutaj Państwu może pokażę, w naszej zakładce dla projektanta wystarczy wybrać tutaj BCS CAD i mamy tutaj logo, gdzie tutaj można sobie pobrać. Jest również instrukcja dla osób, które powiedzmy nie miały może wcześniej styczności z tego typu nakładkami, jak również dla osób, które może po prostu chcą sobie odświeżyć wszystko. Dodatkowo można sobie tutaj pobrać tą bibliotekę na stronie CAD Profi. Wystarczy tutaj w produktach znaleźć programy z serii CP Producenci i tutaj kliknąć na nasze logo i taka nakładka powinna się z automatu już pobrać bez problemu. Co więcej, działa praktycznie z każdym jakby środowiskiem kadowskim. Tutaj na stronie producenta również mają Państwo mi wypisane programy, z jakimi bez problemu działa taka nakładka. A jakby były jakieś problemy tutaj przy samej instalacji lub z programem, to po prostu zapraszam Państwa do nas i będziemy na bieżąco rozwiązywać tutaj jakieś problemy. To przechodząc już tutaj do samej biblioteki, może nie będę już tutaj pokazywała instalacji całego programu, tylko po prostu już przejdziemy do omówienia całej biblioteki. Mając już zainstalowaną taką nakładkę, powinniśmy mieć tutaj dodatkową zakładkę CAD Profi z funkcją biblioteka produktów. Wybierając taką funkcję, ja oczywiście tutaj mam wersję tą płatną, dlatego widzicie Państwo wszystkie biblioteki innych producentów. Natomiast w opcji tej dla kogoś, kto będzie miał tylko naszą bibliotekę, będzie tutaj widoczne tylko BCS CAD. No i tak wygląda tutaj pierwszy panel, wybierając naszą bibliotekę. Wchodząc tutaj do samej już biblioteki, widzimy, jak na razie jest tutaj biblioteka z dostępnymi produktami naszej serii Line i Point. Są to produkty jak na razie do projektowania monitoringu wizyjnego. Oczywiście z upływem czasu będziemy starali się tutaj rozszerzać tutaj te produkty o nowe systemy i o nowe serie produktowe z naszej oferty. No i tutaj w całą funkcjonalność tej nakładki omówię Państwu na przykładzie z serii BCS Line. Jest to jakby taka najświeższa, najnowsza nasza seria, więc projektując jakieś systemy polecam Państwu wybierać akurat tą serię, chociażby ze względu na to, że zawiera ona wszystkie najaktualniejsze produkty. No oraz po prostu przy projektowaniu ja również ją najczęściej wykorzystuję, gdyż no, naprawdę zawiera szeroką gamę naszych tam produktów, tak? Z lewej strony tutaj widzimy podział na rejestratory oraz kamery. Jak widzimy, tutaj kamery są podzielone dodatkowo w podfolderze na takie mniejszą grupę. Są tu najczęściej wybierane, najczęściej używane po prostu kamery. Tutaj kamery te pod spodem ANPR, panoramiczne, termowizyjne, są to bardziej takie projektowe, wykorzystywane rzadziej w projektach. U nas rejestratory zostały podzielone ze względu na ilość kanałów. W naszej ofercie mamy rejestratory od 4 do 128 kanałów. I tak właśnie wygląda tutaj u nas podział tych rejestratorów. I już tutaj w okienku po prawej stronie widzimy wypisane wszystkie rejestratory. Akurat tutaj wybrałam 16-kanałowe.
I tutaj widzimy, są one pogrupowane od rejestratorów z najmniejszą ilością obsługiwanych dysków, aż tutaj do w tej akurat wersji tutaj 16-dyskowych, 16-kanałowych, 4-dyskowych. Nasze produkty w nazwie już zawierają, sama nazwa już mówi, ile rejestrator ma kanałów, czyli tutaj po NVR widzimy, że ten rejestrator 16 znaczy, że obsługuje 16 kanałów. Tutaj jeśli chodzi o, tutaj wrócę do czatu, bo tutaj mamy pytanie odnośnie przestrzeni dyskowej, to no tak około właśnie 20 minut, najpierw omówię po prostu chwilę, szybko tutaj produkty i te inne funkcje, a później przejdziemy do tej pamięci dyskowej. Mam nadzieję, że wytrzymają Państwo. Dobra, wracając tutaj do tych rejestratorów, tak jak wspomniałam, w nazwie już pokrótce mamy powiedziane i jest to rejestrator 16-dyskowy, w tym przypadku akurat 16-kanałowy, jednodyskowy, a idąc dalej tutaj mamy 16-kanałowe, 4-dyskowe. Tak? Są one w tej kolejności ułożone. Tutaj w nazwie, w atrybutach są wypisane najważniejsze takie funkcje rejestratorów, którymi najlepiej się kierować przy projektowaniu, przy wyborze rejestratora do projektu, czyli powiedzmy tutaj w tym przypadku jest to rejestrator, który ma 16 kanałów i 4 dyski obsługuje 10-terabajtowe, a maksymalna przepustowość, jaką potrzebuje taki rejestrator, to 320 MB na sekundę. Dodatkowo umieściliśmy informację o wysokości montażu takiego rejestratora w szafach rack. Oczywiście są to u nas rejestratory, wszystkie są z możliwością montażu jakby w szafach rack, natomiast rejestratory dopiero od tych czterodyskowych, czyli tych czterodyskowych, i mają możliwość takiego montażu w szafie rack bez dodatkowych jakichś półek montażowych, tylko już z takimi uchwytami lub w wersjach takich większych, 8-kanałowych powiedzmy, nie potrzeba takich dodatkowych nakładek. Już Państwu pokazuję, jak to wygląda. No, wybierzemy sobie powiedzmy rejestrator tutaj czterodyskowy. I tutaj na widoku z przodu widzimy już dodatkowo są takie nakładki dorysowane. To oznacza, że taki rejestrator bez problemu ma możliwość umieszczenia w szafie rack bez dodatkowych półek. Są to takie elementy montażowe, które są w zestawie razem z rejestratorem, więc nie trzeba tutaj dodatkowo ich dokupywać. Są one od razu z naszymi rejestratorami dodawane. I tutaj wybierając sobie taki rejestrator, może pokażę, te nakładki oczywiście są z możliwością wyłączenia, po prostu trzeba tutaj tylko jakby zablokować warstwę, one są na dodatkowej warstwie narysowane, tej BCS Mounting, i wyłączając sobie taką warstwę nie mamy tych nakładek. Jak to wygląda przy montażu do szafy rack? Może Państwu pokażę, wybierając sobie z jakiejś innej biblioteki szafę. O, tutaj mam, ok. Powiedzmy taką szafę. I teraz wybierając sobie, próbując sobie tutaj ustawić ten rejestrator, jakoś mniej więcej postaram się. Dobra, i widzimy, że taki rejestrator bez problemu można sobie zamontować w szafie rack i mieści się on tutaj na długość właśnie szafy. Jeśli wybierzemy natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, rejestrator ten dwudyskowy, no to tak jak mówiłam, trzeba dodatkową półkę montażową najlepiej zastosować, gdyż jest to rejestrator, który jest, no ta obudowa jest nieco mniejsza, tak? Te dwudyskowe, one po prostu są mniejsze. No i tutaj jeszcze mogę pokazać na przykładzie rejestratora takiego większego, jakiegoś 128-kanałowego. Tutaj widzimy, że to już są takie duże rejestratory, one nie wymagają żadnych dodatkowych nakładek montażowych. I tak mniej więcej wygląda tutaj montaż tych rejestratorów w jakiejś przykładowej szafie rack. Co ważne jest przy tych rejestratorach jeszcze, tutaj mamy możliwość sobie wybrania symbolu przodu rejestratora oraz tyłu.
I co ważne, część rejestratorów u nas ma wbudowany switch POE od razu z tyłu i tutaj ta informacja również jest w nazwie, jest zawarta z literką P, wtedy taki rejestrator ma symbol oraz ta informacja jest tutaj w nazwie widoczna. Dodatkowo jak chcemy sprawdzić, no to tutaj na podglądzie tyłu tego rejestratora widzimy tutaj 16 tych wejść lanowych, które świadczą o tym, że ten zasilacz wbudowany jest w rejestrator. I dodatkowo tutaj jest opcja jeszcze podglądu przodu, jak faktycznie ten rejestrator sobie wygląda w rzeczywistości. I tutaj mamy trzy takie opcje, jeśli chcielibyśmy sięgnąć po więcej informacji, czyli odwołanie do strony, tutaj do karty katalogowej takiego rejestratora. Tutaj również widzimy zdjęcie tyłu tego rejestratora oraz odwołanie do strony naszej, na której znajduje się taki rejestrator. Jakbyśmy potrzebowali więcej zdjęć, jak tutaj wygląda faktycznie w środku taki rejestrator, albo jakbyśmy potrzebowali deklaracji zgodności, czy jakieś tam wprowadzenia do takiego rejestratora, tak? Więc tutaj jak najbardziej można sobie z tego korzystać, a tutaj przycisk BCS po prostu odwołuje nas tutaj do strony dla projektanta, w razie czego jakby Państwo potrzebowali, powiedzmy, skontaktować się z nami, to tutaj wiadomo, gdzie można się już kontaktować bezpośrednio. Dobra, tutaj wracając już do rejestratorów, chyba mniej więcej omówiłam wszystko. Tutaj jeszcze w wersjach, może wspomnę jeszcze o tych bardziej projektowych rejestratorach. Są to rejestratory, tutaj z, powiedzmy z RR na końcu, czy tutaj w tych 128-kanałowych te DR4K z dwójką. Są to już takie większe rejestratory, widzimy bitrate jest nawet większy, są to dodatkowe funkcje przy tych rejestratorach, jakiś write hotspot, czy możliwość wyjmowania dysków z front panelu, więc jak najbardziej tutaj po prostu wszystkie te informacje takie dodatkowe, jakieś najprostsze są umieszczane w nazwie. Nie chcieliśmy udostępniać tutaj wszystkich najważniejszych, wszystkich informacji, bo można po prostu bezpośrednio odwołać się do karty katalogowej i myślę, że wszystko Państwo tutaj sobie znajdą. No dobra, idąc dalej, powiem tutaj o kamerach. Kamery podzieliliśmy ze względu na typ. Kamery kompaktowe, tubowe, kopułowe, PTZ, czyli obrotowe, typu fisheye, czyli to rybie oko. No i dalej te kamery ANPR, czyli z tą funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Tutaj w tym przypadku mamy akurat dwie takie kamerki. Może pokażę bok prawy, jak wygląda, oraz fotografię takiej kamery. Widać, jak tutaj również jest ta kamera montowana. W karcie katalogowej takiej kamery dodatkowo znajdziemy informacje o montażu tutaj na samym końcu, jakie są preferowane parametry takiego montażu takiej kamery akurat specjalnej. No dobra, tutaj kamery panoramiczne, za przykład wrzuciłam jedną kamerę tak, żeby Państwo mieli mniej więcej bloki do takiej panoramy, gdyby Państwo chcieli jednak sobie umieszczać w projektach takie bardziej projektowe kamery oraz kamery tutaj jeszcze termowizyjne, dwa rodzaje z pomiarem temperatury ciała oraz zwykła kamera TW, po prostu kamera termowizyjna. Czyli one różnią się po prostu w nazwie tym, że jedna jest TTW, co oznacza pomiar temperatury ciała, a druga TW, czyli zwykła kamera termowizyjna. Każdą kamerę, wrócę tutaj do kamer kompaktowych, podzieliliśmy ze względu na rozdzielczość danej kamery. Jak widzimy tutaj kamery kompaktowe, mamy ja tutaj w tej serii trzy rodzaje, trzy rozdzielczości, 12, 5 i 2 megowe kamery. W kamerach kompaktowych
już Państwu tutaj mówię, mamy możliwość jeszcze zobaczenia, jaki obiektyw dany pasuje do kamery. Powiedzmy tutaj przy kamerze 5-megowej mamy do wyboru dwa obiektywy. Jest to obiektyw z ogniskową od 5 do 50 mm oraz ten mniejszy obiektyw 2,7 do 12 mm. Tak? Więc tutaj są już podane, obiektywy, które bezpośrednio pasują do danej kamery i nie muszą się Państwo zastanawiać, jaki obiektyw do niej będzie pasował, jaki obiektyw do niej dobrać. Przy tych kamerach jest funkcja włączenia, wyłączenia logo oraz nazwy modelu. Czyli mając te dwie funkcje, wstawiając sobie taki blok, widzimy, kamera ma nasze logo oraz jest podpisana. Natomiast jeśli chcemy z tego zrezygnować, po prostu możemy sobie to odkliknąć i wstawiamy sobie taki blok. Jest on pusty, tak? W zależności od projektu wydaje mi się, że ta funkcja jest bardzo pomocna, gdyż no, nie zawsze możemy tak jakby no, umieszczać gdzieś to logo albo po prostu no, nie zawsze chcemy. Więc wydaje mi się, że akurat tutaj w tym przypadku bardzo ciekawa funkcja. No dobra, w kamerach kompaktowych chyba tyle. Przechodząc do kamer tubowych, tutaj mamy więcej funkcji. I więcej już tutaj jest nawet w opisie danej kamery. No, ze względu chociażby na to, że kamery tubowe są jedne z najbardziej popularnych i mamy ich bardzo dużo też w tej ofercie. Same kamery tutaj, jak widzimy, są również poukładane według serii, czyli od najwyższej serii 8000 aż do serii 3000. I tutaj dodatkowo mogę Państwu wspomnieć, jeśli chodzi o nazwy, kamery z końcówką AI są to kamery, które posiadają taką zaawansowaną analitykę obrazu, wideo, to znaczy chodzi mi o takie funkcje typu jakaś detekcja twarzy, autotracking, jakaś ochrona obwodowa. Tutaj w karcie katalogowej oczywiście te wszystkie funkcje inteligentne są wypisane. Dodatkowo przechodząc dalej do karty mamy rozróżnienie, jeśli chodzi o twarz, ochronę obwodową, liczenia osób. To wszystko jest zawarte w karcie katalogowej, więc jakby Państwo chcieli, to mogą sobie tutaj zerknąć również. Więc tak jak wspomniałam, te kamery z końcówką AI są to kamery z serii tych funkcji analityki zaawansowanej. Z EAI serii są to kamery, które mają również funkcje analityki, ale są one ograniczone nieco, więc tutaj kamery te ograniczają nas do funkcji wkroczenia, wtargnięcia w obszar czy przekroczenia linii. Oczywiście z rozróżnieniem, czy to jest człowiek, czy to jest pojazd. Są to bardziej właśnie ekonomiczne kamery, dlatego ich cena na pewno też będzie niższa. No i ostatni typ tutaj kamer, tutaj już jest końcówka 5-6 powiedzmy, czyli tutaj wersja 6. Są to kamery już z serii ekonomicznej, to mają oczywiście te podstawowe funkcje, takie jak właśnie tutaj widzimy też przekroczenie czy wtargnięcie w obszar, tylko już bez tego rozróżnienia, czy to człowiek, czy to pojazd, więc, no, więc te kamery tutaj na pewno, jeśli chodzi o budżet, będą tańsze. Dodatkowo w nazwie tutaj umieściliśmy jakieś też chyba najważniejsze takie funkcje kamery, czy to kamera ma moto zoom, czy jest ten obiektyw zmienny albo stały, tak jak tutaj widzimy, jaki jest promiennik danej kamery, czyli w tym przypadku jest to promiennik maksymalny 120 metrów oraz informacja o budowie danej kamery, czyli klasa szczelności tutaj na poziomie 67 oraz czy kamera taka posiada wandaloodporność, czy też nie. Co chciałam powiedzieć przy kamerach tutaj tubowych. Jak widzimy, jest tutaj dodatkowo taka funkcja określająca zasięg pola widzenia danej kamery. Jest to funkcja, która nie jest dostępna przy każdej kamerze, na każdym modelu kamery, może tak bardziej powiem. Miałam zapytania oczywiście, że coś tam nie działa, że tutaj nie ma tej funkcji. Nie do końca tutaj po prostu specjalnie to nie przy wszystkich kamerach ta funkcja jest dostępna. Jeśli przy danym typie, na przykład jak tutaj przy kamerach tubowych, widzimy taką możliwość wyboru kamery z wypełnionym zakresem, to znaczy,
że możemy sobie określić ten zakres. Natomiast powiedzmy przy kamerach, tak jak tutaj PTZ, nie mamy tej funkcji dostępnej tutaj, to oznacza, że te kamery obrotowe po prostu nie mają możliwości określenia tego zasięgu. Dlaczego tak zrobiliśmy? Chociażby no tutaj przy niektórych kamerach jest to powiedzmy ciężko określić. No, kamery obrotowe mają naprawdę dalekie zasięgi, są to też kamery, które są obrotowe, więc jakby no, nie do końca ten zasięg i ten cel tego jest tutaj potrzebny do określania. Aczkolwiek jeśli tutaj uzyskamy od Państwa jakieś informacje, że faktycznie tutaj potrzebowaliby Państwo albo uznają Państwo, że taka funkcja jednak byłaby przydatna, to tutaj nie ma jak najbardziej problemu z określeniem sobie takiego zasięgu dla danego typu kamery. Ten zasięg kamery możemy określić dla kamer, z tego co pamiętam, tubowych, kopułowych, tak, i chyba fisheye, tak, dokładnie. W trzech typach kamer możemy sobie określić taki zasięg. I teraz tutaj Państwu pokażę, jak to zrobić. Weźmiemy sobie tą kamerę. Mamy możliwość wyboru tego zasięgu. Albo będzie ona z wypełnionym zakresem, albo z takim pustym zakresem. I tutaj mamy możliwość określenia skrajnych kątów kamery, czyli dla obiektywu 2,7 będzie to najszerszy kąt, a dla 13,5 mm ten najwęższy kąt. I teraz wybierając sobie to pole widzenia, już Państwu tutaj pokazuję, widzimy zasięg kamery i oczywiście można sobie każdą strefę jakby wyłączyć, również to samo jak z nakładkami tymi montażowymi, poprzez po prostu wyłączenie danej warstwy. Tutaj mamy każdą warstwę określoną i poprzez po prostu zamrożenie takiej warstwy możemy sobie wyłączyć ten zasięg. Oczywiście, już tutaj tylko sobie wstawię ten zasięg. Oczywiście każdy kąt powinien zgadzać się, raczej zgadza się z kartą katalogową to, jaki kąt jest dany przy kamerze. To znaczy tutaj powiem Państwu, gdzie zwracać na to uwagę, gdzie powinniśmy tego szukać. Tutaj, gdzie mamy obiektyw, widzimy kąt widzenia kamery. Jest to kąt od 100 do 28 stopni i tak właśnie też są narysowane te zasięgi tego kąta. Już Państwu pokazuję. Czy jakbyśmy sobie zmierzyli tutaj najszerszy kąt, powiedzmy, to on ma faktycznie 100 stopni i tak jest również w karcie katalogowej tej kamery. No i raczej to samo powinno być z tym najwęższym kątem. Już Państwu pokazuję. Raczej nie powinno tu być żadnych niespodzianek. Dobra. Oj, kilka. Jest 28 stopni. Czyli tak jak mówiłam, tutaj w karcie katalogowej mamy to właśnie to określone, też te odległości, te długości, na jakich kamera widzi. I też jakbyśmy sobie zmierzyli, to faktycznie przy tym najszerszym kącie, przy tym obiektywie ustawionym na 2,7, powinniśmy otrzymać takie odległości pola widzenia kamery, tak? I tak jak wspomniałam, możemy sobie te warstwy wyłączyć i zostawić powiedzmy samą identyfikację, jeśli nie chcemy mieć tutaj tych pozostałych zasięgów. Tak, wtedy zostaje nam po prostu ten ostatni, ten najbliższy zasięg. Co ważne, te funkcje, one są dostępne tylko przy symbolu. Jeśli wybierzemy sobie tutaj taki prawy bok tej kamery, to jak widzimy, nie ma tego zasięgu. Jest to tylko przy symbolu, no chociażby ze względu na to, że na te rzuty najczęściej po prostu dajemy takie najprostsze symbole, więc dlatego nie ma tej funkcji przy tych prawych bokach kamer. No aczkolwiek to też jest funkcja, którą możemy dorzucić, nie ma problemu, jakby tam jednak potrzebowaliby Państwo albo po prostu chcieliby, żeby taka funkcja jednak przy tym prawym boku też była.
Każdy prawy bok, tak jakby staraliśmy się odwzorować, jak kamera faktycznie wygląda, więc patrząc sobie na fotografię, faktycznie no, tak mniej więcej ten blok w uproszczeniu wygląda. Więc tutaj do wyboru po prostu, czy chcą Państwo, żeby wrzucić sobie na rzut albo na schemat taki blok, czy tutaj jakiś podstawowy, prosty blok. No i tutaj już te opcje wyłączenia logo, tutaj jest ona dostępna. Przy rejestratorach logo jakby nie możemy odkliknąć, jest tylko ono wyłączone przy, już Państwu pokazuję, przy symbolu. Tutaj mamy po prostu pusty symbol, z przodu tego logo jakby nie mamy tej opcji wyłączenia, tylko jest to tutaj w kamerach zrobione, ustawione. Więc po prostu możemy sobie taki prawy bok wstawić tak jakby z logo i tutaj mamy pusty blok. No dobra, to tutaj chyba zasięgi, tutaj już Państwu pokazałam, prawe i prawe boki również. I to samo dzieje się w kamerach, tutaj jakbyśmy chcieli sobie w kopułowych też ustawić te zasięgi, to tak samo ta funkcja działa jak przy kamerach tubowych. I tutaj wszystko, jeśli chodzi o nazewnictwo, wszystko wygląda tak samo, opisy również są tak samo u nas wykonane, więc tutaj raczej nie będzie problemu dla Państwa. Opcją tutaj, jakby Państwo potrzebowali wyszukać sobie na szybko, powiedzmy kamerę, która, powiedzmy macie projekt i musi mieć promiennik 50 metrów, to po prostu szybko sobie wpisujemy i wtedy nam wyskakują wszystkie kamery, jakie są tutaj dostępne. Tutaj można sobie podejrzeć, czy to jest kopułka, czy tuba i wszystkie kamery, które mają taki promiennik, tak? Tutaj akurat obrotowe 100-250, ale no mówię, tutaj szybko można sobie wpisać i dany parametr na przykład znaleźć, tak jakby IK10, bo nie wszystkie kamery mają tą wadę-odporność, więc po prostu wyszukując tutaj mamy wszystkie modele, które mają taką obudowę. No dobra, to tu chyba jeśli chodzi o te funkcje przy kamerach, to już omówiłam Państwu wszystko. Zerknę sobie dalej. No i tak jak mówiłam, tutaj przy kamerach tych już bardziej projektowych też tutaj tych zasięgów już raczej tutaj nie umieszczaliśmy, bo one są po prostu rzadziej gdzieś tam w projektach umieszczane. Co więcej, to tutaj teraz właśnie omówię ten kalkulator, który wcześniej ktoś mnie tutaj pytał. Jest taka funkcja do wyboru, BCS Tools. Mamy aplikację i jest taki kalkulator dysków, który jest bardzo przydatny przy właśnie wyborze rejestratora, przy tym, jak chcemy sobie określić dane parametry przy archiwizacji. I tutaj wybierając sobie obliczanie, dodajemy ileś kanałów w zależności od potrzeb. Możemy tutaj sobie powiedzmy wybrać, założymy, że mamy 20 kamer i wybieramy kompresję tą już lepszą H265. Powiedzmy kamery są w rozdzielczości 2 megapiksele, więc wybieramy 2 megapiksele, tutaj jest listy, ilość klatek na sekundę, powiedzmy jest to obraz taki bardziej statyczny, więc tutaj wybierzemy sobie no może nawet 12 klatek i tutaj również od razu nam się pokazuje przy danej rozdzielczości ta szybkość transmisji danych, ten bitrate przy każdej rozdzielczości. Jak widzimy tutaj przy wyższej rozdzielczości on również się zwiększa. Oczywiście można sobie tutaj wyżej też ustawić. No i tak dodane parametry, te podstawowe zapisu wskakują nam tutaj po lewej stronie, a z prawej strony mamy do wyboru tutaj calculate days albo calculate disk. I tutaj ustawiamy sobie, przez ile czasu chcemy, żeby materiał wideo był archiwizowany, powiedzmy 30 dni i ciągły zapis przez 24 godziny. I poniżej mamy do wyboru, czy to będzie po prostu zapis na dyskach, czy dodatkowo z tą opcją write mode, czyli te rejestratory, które mają wbudowany write, czyli tą dodatkową jakby taki backup w postaci dysków. Jeśli powiedzmy jeden dysk nam, i mamy rejestratory, które jeśli jeden powiedzmy dysk nam się uszkodzi, to możemy sobie też jakby mieć tą dodatkową funkcję w przypadku backupu na kolejny dysk. No dobra, wybierając tutaj disk mode, już od razu widzimy, że
przy takich ustawionych parametrach potrzebujemy, tutaj możemy sobie zwiększyć tą ilość, potrzebujemy powiedzmy 2 dysków 4-terabajtowych. Możemy sobie tutaj zwiększyć, zobaczyć, że powiedzmy potrzebujemy 1 8-terabajtowy taki rejestrator do 20 kamer przy tej archiwizacji. I idąc do naszych rejestratorów, od razu wiemy, że wybieramy 32-kanałowy i tutaj zerkamy, czy dany rejestrator oczywiście obsługuje takie dyski. Tam wybrałam 8-terabajtowe, dlatego powinniśmy sobie wziąć tutaj 2 razy 10 terabajtów. Oczywiście, ojku, możemy sobie to zmienić. Już Państwu mówię, możemy sobie tu zmienić na dwa dyski 6-terabajtowe i tutaj jak najbardziej ten pierwszy rejestrator również możemy go dobrać do tego projektu. Mam nadzieję, że tutaj chyba z kalkulatora dysków to wszystko jest takie zrozumiałe, jest to raczej proste narzędzie. Nie wiem, czy tutaj ktoś, kto wcześniej zadawał pytanie, czy coś jeszcze omówić, ale wydaje mi się, że tutaj raczej jest wszystko proste. Tutaj jeśli chodzi o ten RAID, no to tutaj można sobie wybrać w zależności jaki RAID wybrać sobie chcemy, jaki ustawić. No dobra, jeszcze tutaj dodatkową funkcją jest możliwość tworzenia takich zestawień sobie projektowych. Ja tutaj dla Państwa przygotowałam wcześniej już taki jakiś rzut, na który naniosłam sobie kilka kamerek, również tutaj jest jakieś kamery z zasięgiem, żeby było to widać, jak faktycznie ta przezroczystość wygląda na takich rzutach. Jeśli chodzi jeszcze o tą przezroczystość, to tutaj w właściwościach warstwy już Państwu pokazuję. Jest ona ustawiona na 8%. Aczkolwiek tą przezroczystość możemy sobie dowolnie zmieniać w zakresie od 0 do 90, więc tutaj już dla Państwa ta dowolność, tą dowolność pozostawiamy dla Państwa, kolory również, więc jak tutaj Państwo będą sobie chcieli ustawić dany zasięg, daną kamerę, to już tutaj dla Państwa. No dobra, i tutaj właśnie tworząc sobie takie zestawienie, w zakładce tutaj CAD Profi mamy tutaj tą funkcję zestawienie materiałów i wybierając sobie to zestawienie, powiedzmy obiekty, symbole i przewody CAD Profi, a tutaj wybrałam najważniejsze, czyli jaki producent, numer katalogowy oraz nazwę danego produktu i idąc dalej, po prostu zaznaczamy sobie cały rzut i w tym momencie już mamy gotowe od razu zestawienie, które nam zlicza, w jakiej ilości dane kamery tutaj zostały użyte, tu jeszcze jakiś rejestrator dorzuciłam i takie zestawienie oczywiście możemy sobie powiedzmy w postaci legendy tutaj narysować gdzieś tutaj z boku i widzimy, że w zestawieniu mamy tutaj producenta, numer katalogowy każdego modelu oraz ten krótki opis z wcześniej, co omawiałam, które są zawarte w bibliotece, a także w jakiej ilości te kamery zostały zastosowane na tym rzucie. Więc myślę, że tak szybko można sobie zliczyć, można sobie dziś to zestawienie wykorzystać dalej. Bardzo chyba przydatne również przy wykonywaniu jakichś projektów. No i chyba tutaj z naszej biblioteki, jeśli chodzi o te wszystkie funkcje, myślę, że szybko postarałam się Państwu tutaj omówić, co takiego najważniejszego, czyli po prostu należy pamiętać, że niektóre te funkcje nie są dostępne przy niektórych opcjach, tak? Czyli tak jak na przykład mówię, nie zrobiliśmy tego przy wszystkich, powiedzmy, tych zasięgów, czy przy kamerach tubowych, te zasięgi są przy tylko symbolu, nie przy boku prawym, ale to mówię, to tutaj są takie kwestie, które mogą Państwo sobie oczywiście do nas zadzwonić, zapytać się, czy jest taka opcja, żeby coś takiego wprowadzić i jakby naprawdę nie ma problemu u nas z takimi dodatkowymi funkcjami. No i co więcej w naszej bibliotece? Chcielibyśmy dla Państwa, już pracujemy nad tym, żeby tutaj dorzucić system wideo domofonowy, więc niedługo
powinni się Państwo tego spodziewać w naszej bibliotece oraz nowe produkty, które będą dorzucane, bo cały czas jakby nasze produkty są aktualizowane, więc takie informacje również będziemy Państwu przesyłać, informować. Dodatkowo takie aktualizacje same wskakują z programu, więc w tej instrukcji, którą Państwo mają na stronie, również tam jest pokazane, jak to wygląda przy aktualizacji, jak tego dokonać, a więc jeśli coś będzie nowego, to przy aktualizacji to powinno się pokazać w bibliotece. Dodatkowo, co więcej, postaramy się tutaj wrzucić kolejne serie produktowe oprócz Betsy's Line i Point, dodatkowo inne serie produktowe, a także, żeby ułatwić Państwu pracę projektanta, chcielibyśmy wrzucić Państwu takie przykładowe schematy, które będą mogli Państwo sobie używać przy projektach, żeby tego nie rysować od początku, tylko już wybrać sobie i w razie czego po prostu zmodyfikować taki schemat. No i chyba tutaj, jeśli chodzi o tą bibliotekę, to tak jak mówię, jeśli będą Państwo potrzebowali jakiejś pomocy czy jakiś dodatkowy webinar, to jak najbardziej proszę z nami się skontaktować, nie ma problemu. No i mam nadzieję, że chyba wszystko jest jasne. Nie wiem, czy tutaj mają Państwo jakieś pytania co do tej biblioteki, a jeśli tak, to proszę, zapraszam na czacie i chyba wydaje mi się, że już wszystko omówiłam, to co chciałam. Tak jak mówię, jest to proste narzędzie, szybko te funkcje działają, nie ma problemu, jeśli chodzi o jakieś zastosowanie sobie, wykorzystanie tych bloków, więc tutaj wszystkie funkcje myślę, że są takie intuicyjne i będą Państwu pomocne. No i chyba to wszystko.